kocioł pojawia się już przed Państwa oczami. Oczekują go zarówno nasi goście, jak i wszystkie. Drodzy Państwo, powitajmy go ogromnym brawem. Szanowni Państwo, to wszystko. Peron trzeci. Ekstresydesy premium Endorin specjalnie dla Państwa i przed Państwa oczami. Że ten pociąg kupiliśmy i że ten pociąg możemy dzisiaj oglądać, to jest praca wielu osób. To jest praca wielu osób z PKP Intercity, z grupy PKP, ale również z różnych instytucji, ministerstw. Bez jakby współdziałania tych osób, dobrej współpracy, tego byśmy dzisiaj nie mieli i byśmy nie mogli zmieniać polskiej kolei. A tak, takimi pociągami zmienimy polską kolej, wprowadzamy standardy europejskie, pasażerowie będą mogli kursować z wielu miejscowości naprawdę komfortowymi, wygodnymi pociągami. Na pewno słyszał Pan krytykę, czy nie dało się trochę lepiej, trochę taniej, trochę szybciej? Szybciej. Ja znam te głosy i odnoszę się z tego z rezerwą. Tu wiele tych głosów jest naprawdę nieuzasadnionych. Ten zakup jest bardzo głęboko przemyślany i zarówno od strony ekonomicznej i od strony technicznej. Pracowaliśmy nad tym bardzo szczegółowo i to jest produkt uszyty na miarę polskich kolei. Czy też uszyty na miarę portfela polskiego pasażera? Dokładnie też. Minimalna cena za bilet będzie 49 zł. W pociągu będą obowiązywały wszelkie ulgi ustawowe. Na przykład student ma zniżkę 51%, więc ta ulga również będzie obowiązywała. 35% pasażerów PKP Intercity korzysta z ulg ustawowych. To będą pociągi na każdy portfel biznesu, rodzin z dziećmi, studentów. Pociągi będą kursowały na liniach, gdzie są ogromne potoki. I zależy nam, żeby te pociągi jeździły pełne. Myślę, że minimalna cena 49 zł zapewni nam, że podróż pomiędzy wszystkimi miastami stanie się krótsza. Te pociągi to nie jest tylko zmiana dla tych miast, pomiędzy którymi ten pociąg będzie jeździł. To będzie zmiana dla całej polskiej kolei, bo nasz najlepszy tabor zostanie przesunięty na inne linie, a oprócz tego projektu PKP Intercity realizuje szereg dużych innych projektów inwestycyjnych, które już się pojawiają na torach, bo na linii Przemyśl, Kraków, Wrocław już kursują zmodernizowane wagony. Praktycznie projekt już kończymy. W środę podpisujemy duży kontrakt na modernizację kolejnych 100 wagonów. Obecność pana ministra Grabarczyka, moja, jest dokładnie dowodem na to, że dzięki rządom Platformy Obywatelskiej takie pociągi do Polski wjeżdżają. One przyjechały na testy do Polski, dlatego że to jest pociąg na polskich torach jeszcze do tej pory nieobecny. Taki jest wymóg ustawowy, wymóg formalny. Urząd Transportu Kolejowego wspólnie z Instytutem Kolejnictwa będzie go teraz badał na torze w Żmigrodzie, 40 km od Wrocławia. Potem będą jeździły również na testach pociąg liniowych koło stacji Gdynia. Pociąg Gdynia opóźniony. Zdaje się. Zdarza się. Będzie również testowany koło Olsztyna, koło Nowego Sączu, w jeździe pod górę, na Łukach. Także ten pociąg jeszcze musi swoje w Polsce przejść, właśnie po to, żeby nie było efektu Dreamlinera. Od razu uprzedzam kolejne pytania. Nie ma żadnej, nie powinno być tego rodzaju zagrożeń, jak były z nowym produktem Boeinga. Ten pociąg już jest sprawdzoną maszyną, on jeździ w Europie. Ten pierwszy testowy, dokładnie ten już będzie jeździł w Polsce, tylko on dzisiaj jeszcze jest wypchany w połowie aparaturą pomiarową, więc musi przeprowadzić wszystkie niezbędne testy, tak aby zimą na święta Bożego Narodzenia w rozkładzie jazdy w 2014 roku mógł pojechać do Wrocławia, do Gdańska, do Katowic, do Krakowa, do Rzeszowa z odpowiednią prędkością i przede wszystkim bezpiecznie. Nie ma takiego ryzyka, niech pan nie będzie takim smerfem marudą, bo to po prostu wiecznie słyszę to, że się nie uda, że coś się... Wiesz, się udało, jest. To jest pociąg jeden z 20, który będzie jeździł na naszych torach. Panie ministrze, kiedy będzie dokładne finansowanie? Kiedy będą wszystkie gwarancje? Myśmy, jak pani wie, zmienili system finansowania z POIŚ-u na pomoc regionalną. To było oczekiwanie Komisji Europejskiej, ale... Przepraszam, pomoc Komisji Europejskiej, więc
Dopinamy wszystkie szczegóły finansowania, nie ma żadnego zagrożenia dla finansowania. Wszystkie gwarancje również ze strony Skarbu Państwa są udzielone. Jeśli chodzi o sektor bankowy, PKP SA jako spółka matka też prowadzi te negocjacje, także nie ma żadnego ryzyka. Spokojnie, ale zresztą przede wszystkim dostaje wszystkie płatności, nie ma obaw. Pendolino to sposób, aby zachęcić Polaków do podróży pociągiem, ponieważ kolej gwarantuje bezpieczną podróż. A w tak dobrych warunkach, przy konkurencyjnych czasach przejazdu, będzie zachęcać do podróży koleją. Oprócz dobrych czasów przejazdu jeszcze Intercity pracuje nad nowym systemem sprzedaży, tak aby te bilety kupowane odpowiednio wcześniej również były bardzo dostępne i konkurencyjne cenowo w stosunku do innych środków komunikacji. Także mam obietnicę, że będą się zaczynały ceny biletów od 49 zł, a średnia cena biletu nie będzie przekraczała ceny biletu dzisiaj na tych relacjach do Wrocławia czy do Gdańska. Także bez obawy, bo też słyszałem, czytałem takie opinie, że to będzie piekielnie drogi pociąg. On w zakupie jest piekielnie drogi, ale po to rząd dofinansowuje również zakup tego pociągu, jak i dopłaca do biletów naszym obywatelom właśnie po to, żeby te pociągi były bardziej dostępne.